Co lubię? No, ostatnio lubuję się w grze przeciwko Sycylowi, jeśli chodzi o wariant Najdorfa A6 w tym momencie. Uroki Blica, no dokładnie, dokładnie. Bardzo lubię. Jestem fanem tych obu ruchów w sumie, chciałem powiedzieć. Kiedy to gramy właśnie albo na G5 i później F4, Hetman F3 idziemy w długą, albo goniec E3. Goniec E3, atak angielski prawdopodobnie to się nazywa. Tylko żeby się upewnić, włączę tutaj katalog bazy danych. Tak, tutaj często właśnie tu jest strzał, goniec E6, goniec E7, roszadka, skoczek BD, hetman C7, B5, wieża na C, a my oczywiście standardowo F3, hetman D2, długa. Jeżeli nie zagracie F3 tutaj, tylko od razu przyjdziecie hetmanem na D2, to prawdopodobnie ten skoczek może być upierdliwy troszeczkę. Ze względu na to, że on skasuje wam gońca, ten goniec jest dosyć istotną figurą. Istotniejszą jest oczywiście przy G6 i goniec G7 fianchetto, żeby je wymienić, ale on i tak go szkoda, moim zdaniem. Goniec E3, tak, goniec E3, goniec G5 to jest alternatywa. Skoczek BD, F3, goniec E7 i idziemy w długu, tak? No i oczywiście przeciwległe roszady. Plan jest taki, zajeżdżamy go tutaj, kiedy on będzie nas zajeżdżał tutaj B4, B5, B5, B4 w sumie, tak, w tej konfiguracji. To leci dalej, jedziemy G4, idzie B5, moi drodzy. My gramy tutaj i on gra B4. To jest ciekawa sprawa, ciekawa sytuacja, bo w tym momencie, jeżeli my pójdziemy w to bicie, co jest oczywiście opcją, bęc, to teraz nie bijemy tutaj. Nie bijemy tutaj, bo można przypłacić za to. Marek mi nie wansa, duński. Duński niekoniecznie mi siada, wiesz? Powiem ci. A, bo ty mówisz, jakie debiuty. Tak. Będzie duński, północny, będzie Evans i będzie King's Gambit, ale to się do ciebie odezwę na maila jeszcze w tej sprawie. No czarne mają tutaj fajne perspektywy ataku. Tutaj mówiłem wam, że nie można by bić, bo to wchodzi z szachem. Dlatego często gra się król B1 w kontekście profilaktyki szeroko pojętej. Tutaj trzeba wybić hetmanem albo wcześniej, zamiast lać, odejść skoczkiem na E2. Skoczek wtedy idzie albo na H5, albo na E8. Często na E8 idzie tak naprawdę. Skoczek E2, skoczek E8. I to jest klasyka gatunku, można rzec, tak? Idziemy F4 i próbujemy tutaj ekspansję jakoś uskutecznić na skrzydle królewskim, kiedy to czarny będzie nas kontratakował na skrzydle hetmańskim. A5, A4, wiadomo jak jest. No, jak widzicie, nawet tutaj rozwój nie jest skończony, a już atak. No, ostre to są pozycje, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w grze tutaj czarnymi, to może się wypowiedzieć. Ja nie grywam tego czarnymi. Ja bardziej wariant smoczy jednak preferuję. Tutaj bazy danych pokazują, że 178 partii było po ruchu F5 i białe miały 38% wygranych, czarne 26%. Donatello z Biedry. Który lepszy? Donatello? Co to za debiut? No to jest Najdorf. To jest Najdorf, atak angielski z gońcem E3. Tak jest. Ostre linie. Alternatywą dla gońca E3, mówimy o Najdorfie, czyli A6, jest goniec G5. Tak, troszeczkę inne struktury, bo tu się gra przez E6, nie przez E5. To jest ta różnica i F4. Goniec C7, żeby się rozwiązać, żeby nie było już takich bęc strzałów i hetman F3 w tym momencie i roszadka. Tutaj hetman C7 przychodzi często, hetman B6 to od razu skoczkiem tutaj na przesłonę proponuję hetman C7, tak, żeby już tutaj oddziaływać na przekątnej i na linii. Idziemy w roszadę. Hetman C7 zapobiega też posunięciu goniec C4. Byśmy mogli zechcieć goniec C4. No bo często czarny szuka D5 w tego typu pozycjach. No, czarne na posunięciu, no mogło zroszować, mogło zagrać skoczek BD7. Plan jest podobny, tutaj idziemy G4, często wybijamy po odbiciu, mamy tempo w postaci G5, on idzie B5. No, standardowy plan, no co tutaj dużo. A, i gramy teraz tak, skoczek wraca na D7 tak naprawdę. I tutaj jedziemy H4 często, później F5. Oho, on będzie jechał tędy. Oczywiście jeszcze nie od razu, najpierw prawdopodobnie zagra B4. Co grasz na przyspieszonego smoka? Zaraz pokażę przyspieszonego smoka. Nie ma problemu, bo to też jest ciekawy temat. W każdym razie tutaj teoria mówi śmiało, że nawet oddawać tego pionka z szachem i poprawić króla na B1. Dlaczego? Prawdopodobnie chodzi o otwarcie linii G. Tak. Skoczek E5.
to jest ruch, którego szukamy. Skoczek E5, skoczek C5 to są miejsca dla skoczka, które zarówno w Smoczym, jak i w Najdorfie często są wykorzystywane dla tych figur, dla tej figury. Hetman H5, atakujemy gońca, hetman D8, to jest teoria cały czas, nie? Tak naprawdę. Wiecie, do kiedy tu leci teoria? Ojej. H4, goniec F6, mamy cap. I tutaj nie można bić, bo jest związanie, więc prawdopodobnie G6 albo roszada. Roszada jest ruchem, wybijamy na E7, prawdopodobnie wieża, bo skoczek dobrze stoi, goniec H3, to jest cały czas teoria debiutu, to jest chore. G6, atakujemy hetmana, hetman E2, wybicie. I chyba to. Ogólnie tego jest sporo. No, to był wariant z gońcem G5, ta główna linia. Agresywne to są, moi drodzy, podejścia. Goniec E3, goniec G5. Tego się spodziewajcie przy Najdorfie. No, to znaczy, przeciwko jakby Najdorfowi gracie, to tego inaczej. Gracie białymi, to polecam to w kontekście agresywnej gry. Ewentualnie gracie czarnymi, to spodziewajcie się, że wam tak biały pogra, bo to są najostrzejsze podejścia. Dobra, tu ktoś pytał mnie o smoka.